imieniu Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozdrawiając z mazurskiej diecezji, zapraszam do wsłuchania się w hasło biblijne na dzień 17 czerwca z Księgi Psalmów, z Psalmu 100, wers 2 i z listu apostoła Pawła do Kolosan, rozdział 1, werset 12. Słuszcie Panu z radością. Przychodźcie przed oblicze Jego z weselem. Dziękujcie Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Drogie siostry i bracia w Chrystusie, słuchając tych wersetów wybranych dla nas w tej książeczce z Biblią na co dzień, czasami odnajdujemy wskazania, które bardzo pasują do naszej rzeczywistości. Czasami jednak słowo jest tajemnicą i z początku wydaje się, że niewiele mają nam do powiedzenia albo mówią rzeczy oczywiste, dobrze nam znane. Kiedy jednak zacząłem wczytywać się głębiej wersety wybrane przez tą wspólnotę braterską w Herrnhut, gdzie losowo wybiera się wpierw werset ze Starego Testamentu, a następnie do niego dopiero dobiera się werset nowotestamentowy, zastanowiło mnie to, dlaczego jesteśmy zawezwani do radości, czy trzeba nas do tego nawoływać. Co to znaczy dziękować Ojcu, który uczynił nas zdolnymi do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości? Czy nie są to tylko jakieś pobożne zdania, wręcz może frazesy? Czasami słowo modlitwy, które znajduje się pod tymi wersetami, również próbuje nas ukierunkować i jest ciekawym wskazaniem, co jednak, kiedy napotkamy zwrotkę XVI-wiecznej pieśni, kiedyś ona może przemawiała. Sięgnąłem więc dalej. Pod każdym z tych wersetów codziennych znajdują się jeszcze dwa fragmenty Pisma Świętego, dłuższe fragmenty, nie tylko wersety, gdzie możemy odnaleźć pewien dłuższy fragment Pisma Świętego, który także może być naszą lekturą. Zachęcam więc do czytania również i tych dłuższych fragmentów. Ale i tam napotkałem jedynie słowo zachęcające proroka do zwiastowania i historię króla Salomona, który zbierał drzewo dla swojej świątyni. Pozostałem więc przy radości. Co jednak, kiedy nie zawsze nasze serce jest przepełnione radością? Czy jako chrześcijanie jesteśmy w jakiś szczególny sposób do niej zobligowani? I doszedłem do tego, że Pismo Święte próbuje nam dać pewne wskazania. Może właśnie szczególnie w trudnym czasie, także w tym, który przeżywamy, powinniśmy być świadectwem tego, że nasza radość jest nieprzemijająca, zależnie od okoliczności. Że nasza radość połączona jest z głębokim przeżywaniem wiary. I obecna jest w świadectwie naszego życia także wtedy, gdy na zewnątrz panują niesprzyjające okoliczności. Jest więc radość czymś szczególnym. Zwracam na to uwagę apostoł Paweł, który przebywając w więzieniu pisał, podobnie jak tutaj, zawsze się radujcie. Powtarzam, radujcie się w Panu. I wówczas przypomniało mi się, że to greckie słowo chaire było pozdrowieniem chrześcijan. Także wtedy, gdy przeżywali prześladowania, gdy, tak jak apostoł Paweł, byli w więzieniu lub w inny sposób przeżywali różne trudne chwile. A jednak radowali się z tego, że Chrystus jest ich Zbawicielem, że są wybranymi przez Boga, przeznaczonymi ku zbawieniu, a nie potępieniu. Że odnajdują radość wieczną, a nie tylko w tym, co ziemskie, przyziemne. Stąd też radość ponad wszystko, ponad trudności i smutki. A czasami, wcale nie paradoksalnie, śmiech przez łzy.
Pan Jezus uczy nas, tak jak nauczał swoich uczniów, wy teraz się smucicie, ale znowu ujrzę was i będziecie się weselić. Jak mówi Pismo Święte, bo z radością wyjdziecie i w pokoju. Radujcie się więc w Panu zawsze. Powtarzam, radujcie się. Amen.